Prawdopodobnie nie wszystkie radomskie szkoły średnie rozpoczną stacjonarny tryb nauczania od 1 września. Ostateczny kształt karty do głosowania na projekty z budżetu obywatelskiego jest gotowy. Głosowanie ruszy w poniedziałek. Od weekendu powracają przedwakacyjne rozkłady jazdy autobusów miejskich. Katarzyna Kurek, witam w środę 26 sierpnia. Czas na informacje. W pierwszym LO imienia Mikołaja Kopernika i czwartym LO imienia Tytusa Chałubińskiego najprawdopodobniej nauka odbywać będzie się w formie hybrydowej. Dyrektorzy placówek złożyli już pisma w tej sprawie do sanepidu. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to już najprawdopodobniej od 2 września w tych liceach nauka rozpocznie się w formie hybrydowej. Od 1 września nauka w szkołach ma rozpocząć się w formie tradycyjnej. W Radomiu do szkół pójdzie ponad 35 tysięcy uczniów. Szkoły już rozpoczęły przygotowania do ponownego przyjęcia uczniów. Między innymi zostały zaopatrzone w środki do dezynfekcji, jednak dyrektorzy dwóch radomskich liceów, 1 i 4 LO, wystąpili z wnioskiem do sanepidu o możliwości prowadzenia zajęć w formie hybrydowej. Mamy zgłoszenia ze strony dyrektorów największych szkół w naszym mieście, że niespełnienie tych warunków, czyli tego dystansu i bez konieczności noszenia maseczek bez uczniów, ci dyrektorzy nie są w stanie zapewnić bezpiecznych warunków dla nauki w swoich szkołach. Zdaniem wiceprezydent Katarzyny Kalinowskiej prowadzenie zajęć w formie hybrydowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie w sytuacji, kiedy zarówno w szkole, jak i w klasie jest bardzo duża liczba uczniów. Takie rozwiązanie również rekomenduje prezydent Radomia. Klasa dzielona jest na pół. Pierwsza część realizuje zajęcia w klasie z udziałem nauczyciela, natomiast druga za pośrednictwem internetu, ta druga część klasy, te same zajęcia realizuje w domu. Po tygodniu następuje wymiana tych grup, czyli ta, która była w domu, przychodzi do szkoły i ta, która miała zajęcia stacjonarnie w szkole, realizuje system kształcenia zdalnego. Weekend to jest ten czas, gdzie można pomieszczenia w placówkach oświatowych wydezynfekować. Jak przyznaje wiceprezydent Kalinowska, samorząd przygotowuje placówki oświatowe do ewentualnego prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej. Na razie do szkół dostarczono 80 laptopów z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym. Rozstrzygnięto też przetarg na kolejne 120. Wiemy, że jest to kropla w morzu potrzeb, natomiast to są te działania, które w jakiś sposób zabezpieczą placówki oświatowe do prowadzenia kształcenia zdalnego albo hybrydowego, które zakładamy, że na stałe wpisze się jako element kształcenia w szkołach podstawowych, zwłaszcza w szkołach podstawowych i średnich. Póki co dyrektorzy 1 i 4 LO czekają na opinię sanepidu. Jeżeli będzie ona pozytywna, to już najprawdopodobniej od 2 września będą tam prowadzone zajęcia w formie hybrydowej. W 1 LO naukę od 1 września rozpocznie prawie 400 uczniów, a w 4 LO ponad 800. Gotowy jest ostateczny kształt karty do głosowania na projekty zgłoszone do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Radomianie będą wybierać spośród 207 propozycji. Głosowanie ruszy w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia. 225 projektów zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego pozytywnie przeszło ocenę formalną, ale ostatecznie radomianie będą wybierać spośród 207 propozycji. Te, które tematycznie się pokrywały w uzgodnieniu z wnioskodawcami, zostały połączone. Już 31 sierpnia startujemy z głosowaniem. Do 20 września będzie można swoje głosy oddawać, tak jak zwykle, zarówno w tych punktach stacjonarnych, których adresy możecie Państwo znaleźć na konsultacje.radom.pl, jak i przez internet za pośrednictwem właśnie tej strony. Ja zachęcam gorąco do głosowania przez internet. To jest bardzo szybkie, bardzo bezpieczne, bardzo łatwe. Można spokojnie przejrzeć te projekty, które są dostępne, wrócić do nich, jeśli jest taka potrzeba, i świadomie podjąć decyzję. Na karcie do głosowania projekty zostaną podzielone na 4 grupy. Projekty o szacunkowej wartości do 50 tysięcy złotych, projekty do 400 tysięcy, projekty powyżej 400 tysięcy złotych oraz projekty instytucjonalne, czyli na przykład szkolne. Każda osoba będzie mogła zagłosować na dowolną liczbę projektów, przyznając im 1, 2 lub 3.
3 punkty. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola, będzie to traktowane jako brak zdania odnośnie danego projektu. Praktycznie wszędzie w mieście widać owoce budżetu obywatelskiego, owoce decyzji radomian, którzy głosują i decydują o podziale konkretnych pieniędzy. W przyszłym roku to będzie 6 200 000 zł, a więc naprawdę niebagatelna kwota. Za to można wiele w mieście zmienić, także zachęcam do udziału w głosowaniu i w budżecie obywatelskim. Listę zwycięskich projektów poznamy do 18 października. Od soboty 29 sierpnia ulegną korektom rozkłady kilkunastu linii komunikacji miejskiej. Po wakacjach zostaną przywrócone linie 20 od 1 września i 22 od 31 sierpnia. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, zmiany rozkładów jazdy będą polegać przede wszystkim na przywróceniu częstotliwości kursowania sprzed wakacji, ale co więcej sprzed wprowadzenia zmian związanych z ogłoszeniem stanu epidemii. Wszystkie autobusy wracają do tej formy. Będą wprawdzie drobne przesunięcia na niektórych liniach, ale to będą tak naprawdę kilkuminutowe przesunięcia czasowe, zwykle z samego rana albo późnym wieczorem, po to, aby zagwarantować możliwość dojazdu do pracy bądź też powrotu z pracy wszystkim tym, którzy pracują na przykład od godziny 6 rano albo pracują do godziny 22. Wznowione zostanie także kursowanie zawieszonych na okres wakacyjny linii numer 20 i 22. Pierwsza z nich powróci w najbliższy wtorek 1 września, natomiast linia numer 22 zacznie kursować już od poniedziałku 31 sierpnia. Zdecydowaliśmy się także, aby pełniej wykorzystać ten tabor autobusów elektrycznych, który mamy, dlatego nie będzie on już kursował tylko i wyłącznie na jedynce albo na przykład na dwunastce, ale będzie go można zobaczyć także na przykład na siódemce czy na dziewiątce. To będą te autobusy, które tak naprawdę mają możliwość załadowania się, te linie, które będą miały możliwość załadowania się na którejś z pętli autobusowych. Powakacyjne rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej wszystkich wymienionych linii są już dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. We wrześniu mają zostać ogłoszone konkursy na dyrektorów Domu Kultury Borki i Domu Kultury Idalin oraz na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po tym jak ogłoszony został konkurs na dyrektora Resursy Obywatelskiej, władze Radomia zapowiadają kolejne konkursy na stanowiska dyrektorów miejskich instytucji kultury. Prawdopodobnie we wrześniu zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tu się zbiega to z sytuacją taką, że pani dyrektor obecna biblioteki idzie też na emeryturę. Więc troszeczkę później możemy ten konkurs ogłosić, bo dyrektor będzie zatrudniony nowy od 1 marca. I mam jeszcze Dom Kultury Idalin i Dom Kultury Borki. Tu też we wrześniu ogłosimy nabór. Nowi dyrektorzy Domu Kultury Borki i Domu Kultury Idalin swoje funkcje zaczęliby pełnić od 1 stycznia 2021 roku. Zostaną oni powołani na okres od 3 do 7 lat. Będzie wymagane doświadczenie, znajomość języków, oczywiście koncepcja. To jest tutaj, podkreślam, bardzo ważne, żeby kandydat wiedział, co chce zrobić, co chce zmienić w danej instytucji i żeby wiedział, co może też zrobić. W przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej nowy dyrektor zacznie pełnić funkcję od 1 marca 2021 roku. Cerrad Enea Czerni Radom poznali dokładny termin meczu pierwszej kolejki sezonu 2020-2021 siatkarskiej Plus Ligi. Spotkanie odbędzie się w radomskiej hali Mosir. Podopieczni trenera Roberta Prygla nowe rozgrywki Plus Ligi zainaugurują domowym starciem z Indykpolem AZS Olsztyn. Co ciekawe, podobnie było w ubiegłym sezonie, z tą różnicą, że tamto spotkanie rozegrane zostało w Olsztynie. Mecz pierwszej kolejki sezonu 2020-2021 pomiędzy Ceradem Eneą Czarnymi Radom a Indykpolem AZS rozpocznie się w sobotę 12 września o godzinie 14:45 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Zanim jednak do niego dojdzie, Radomian czeka jeszcze dwa turnieje towarzyskie w dwa najbliższe weekendy. Pierwszy z nich rozegrany zostanie w Kozienicach, a drugi w Lublinie. Tenisiści stołowi i KTS Broń Radom zachowali miejsce w pierwszej lidze. Do nowego sezonu przystąpią w nowym, odmłodzonym składzie. Start rozgrywek 12 września. Jeszcze niedawno w sekcji tenisa stołowego Broni było gorąco, wcale nie z powodu upałów. Klubowi groził krach finansowy, kiedy miasto postanowiło ograniczyć stypendia. Skończyło się na strachu i tenisiści stołowi odetchnęli z ulgą. Co prawda miasto zmniejszyło wspomniane stypendia o 40%, ale jakoś da się przeżyć i za niespełna 3 tygodnie radomianie ruszą do stołów. Oczywiście tych do tenisa stołowego.
Broń zagra w odmłodzonym składzie. Do rutynowanych Artura Kality i Pawła Glegoły dołączyli młodzi Jakub Miszkurka i Kamil Dziadek. Ten drugi jest młodzieżowym reprezentantem Polski. W klubie pozostali na kolejny sezon Jan Olek i Jan Szymczyk. W lidze zagra aż 12 drużyn, z czego 3 spadną, a 2 wystąpią w barażach o utrzymanie. Żeńska drużyna broni spadła do drugiej ligi. Radomianki miały szansę w barażach, ale związek zrezygnował z nich, skracając rozgrywki z powodu pandemii koronawirusa. Pierwszy mecz męski zespół broni zagra 12 września we własnej sali z AZS Politechnika 2 Rzeszów. Zapraszamy na kolejny program z kamerą w plecaku już o godzinie 18:05. Tym razem przystankiem naszej podróży jest powiat białobrzeski. Tuż na południe od Warszawy, nad szerokim rozlewiskiem rzeki Pilicy, leży miasteczko Białobrzegi. Przystanek na lody w Białobrzegach jest obowiązkowy. Dla niektórych to już taka tradycja, która przypomina smak dzieciństwa. Niekoniecznie mieszkańcy innych miejscowości w Polsce wiedzą, że w Białobrzegach znajdziemy nie tylko rekreacyjny ośrodek wodny, ale wiele atutów turystycznych, o których mowa w dzisiejszym programie z kamerą w plecaku, na który serdecznie zapraszamy. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na pogodę. Do zobaczenia.